21 maja wspominamy błogosławionego Franciszka Jegesztetera, laika i męczennika. Franciszek urodził się 20 maja 1907 roku w Sant'Radegund w Górnej Austrii. Ochrzczono go następnego dnia. Jego rodzice, Rosalia i Franciszek Bachmeier, byli służącymi, zbyt biednymi, by założyć rodzinę. Wychowała go babka, Elżbieta Huber, silna, ciepła i religijna. W wieku 9 lat trafił do bogatszych dziadków ze strony ojca. W 1917 roku jego matka wyszła za mąż za Henryka Jegesztetera. Adoptował Franciszka i przekazał mu gospodarstwo. Małżeństwo było bezdzietne. Matka cierpiała z powodu pijaństwa męża, jego niegospodarności i nieumiejętności nawiązania serdecznej relacji z dorastającym synem. Franciszek, mimo że dużo się uczył, osiągał słabe wyniki w nauce. Lubił życie towarzyskie, był wesoły, dbał o swój wygląd. Prawdopodobnie z powodu konfliktu z sąsiadem o dziewczynę wyjechał z wioski na 3 lata. Za zapracowane pieniądze kupił motor, pierwszy we wsi. W środowisku robotniczym zachwycił się na krótko ateizmem, materialistyczną wizją świata. To doświadczenie jednak umocniło go w wierze. Po kilku latach w liście dzielił się refleksjami ze swoim chrześniakiem. Pisał o wierze i życiu według zasady: od śmierci Chrystusa prawie w każdym stuleciu dochodziło do prześladowań chrześcijan i zawsze znajdowali się wśród nich bohaterowie i męczennicy, którzy dla Chrystusa i swojej wiary oddawali w ofierze swoje życie, często pośród najstraszliwszych kaźni. Jeśli chcemy kiedyś osiągnąć nasz cel, musimy również stać się bohaterami w wierze, ponieważ dopóty bardziej boimy się ludzi niż Boga, dopóki niczego nie osiągniemy. W 1933 roku urodziła się jego córka Hildegarda. Do końca życia bardzo ją kochał i troszczył się o nią. Po 6 miesiącach znajomości, 9 kwietnia w Wielki Czwartek 1936 roku poślubił Franciszkę i zaraz wyjechali w podróż poślubną do Rzymu. Rozumieli się bardzo dobrze, pomagali sobie we wzroście duchowym, byli dla siebie oparciem, kochali się coraz dojrzalej. Gdy sąsiadki chciały małżonce opowiadać o młodości męża, odpowiadała: nie jestem ciekawa. Byli rodzicami 3 córek. W maju 1940 roku przez kilka tygodni, a później pół roku, Franciszek służył w Wehrmachcie. Zwolniono go, gdyż był jedynym żywicielem rodziny. Po powrocie pracował w gospodarstwie, był także zakrystianinem, pogłębiał życie duchowe, dużo się modlił, pościł 6 dni w tygodniu, dyskretnie pomagał innym. W czasie jego służby wojskowej dojrzało w nim przekonanie, że narodowy socjalizm jest sprzeczny z chrześcijaństwem i do wojska już nie wróci. Pytał, czy istnieje coś gorszego od mordowania i rabowania innych ludzi broniących własnej ojczyzny, w dodatku jedynie po to, aby przyczynić się do zwycięstwa antyreligijnej władzy? Wiedział, że służba narodowemu socjalizmowi i dążenie przez swoją czynną służbę wojskową do tego, by ten system zwyciężył, jest grzechem, tak mówiło mu sumienie. Swoimi przemyśleniami dzielił się z przyjaciółmi w listach, rozmowach. Nie był jednak rozumiany, nawet przez duchownych. Jedynym oparciem była dla niego żona. 23 lutego 1943 roku wezwano go do Wehrmachtu. Rozstanie z Franciszką było bardzo bolesne. Listy z więzienia odzwierciedlają jego dojrzałość duchową, wielkie zaufanie Panu Bogu, miłość do rodziny, ale też walkę duchową. W Berlinie 6 lipca 1943 roku zapadł wyrok śmierci za osłabienie siły zbrojnej państwa. Zginął przez ścięcie gilotyną 9 sierpnia 1943 roku w Brandenburgu. Ksiądz Albert Jochman, obecny przy śmierci, zaświadczył: to jest największy święty, jakiego spotkałem podczas mojej pracy duszpasterskiej. Arcybiskup Tomasz Roberts, omawiając w czasie obrad Soboru Watykańskiego II postawę Franciszka Jegesztetera, przyczynił się do wprowadzenia zapisu o odmowie służby wojskowej ze względu na sumienie. W 1997 roku Sąd Krajowy w Berlinie anulował wyrok, uzasadniając, że ten, kto sprzeciwia się przestępcom, sam nie może być przestępcą. 26 października 2007 roku w Lincu odbyła się beatyfikacja. Uczestniczyła w niej żona Franciszka i 4 jego córki.
Błogosławiony Franciszek jest patronem osób odmawiających odbycia obowiązkowej służby wojskowej z powodów religijnych. Życie błogosławionego Franciszka, który nie ugiął się przed Hitlerem, a był wierny Panu Bogu, przedstawia książka Erna Puc, Boży Dezerter. Módlmy się. Dobry Boże, Ty napełniłeś błogosławionego męczennika i ojca rodziny Franciszka Jegesztetera wielką miłością do Ciebie, swoich najbliższych i wszystkich ludzi. W czasach przemocy oraz polityki poniżającej ludzką godność zachował on prawość sumienia i jasny osąd. Ty obdarzyłeś go łaską przeciwstawiania się złu. Dzięki więzi z Twoim synem i wierności własnemu sumieniu wypowiedział zdecydowane nie wobec świata zaprzeczającego Twojemu istnieniu, wobec deptania ludzkiej godności i wobec niesprawiedliwości wojny. Ufając Tobie, poświęcił własne życie, ponieważ ukochał Cię ponad wszystko. Mocą Twojego Ducha oraz zawstawiennictwem błogosławionego Franciszka umacnij w nas miłość do Ciebie i do naszych bliźnich. Pomóż angażować nam się na rzecz sprawiedliwości, pokoju oraz ludzkiej godności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.